Idziemy na cmentarz. Ósme piętro, innymi słowy. Okej, okay, bo mam coś takiego jak te glow sticksy, które dają mniej światła niż latarka, ale są całkiem spoczko. Goblin widział wiedźmę wiele razy. Tak wiele razy, że stał się ślepy. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Zepsuta ta huśtawka. Jest zardzewiała. Jest to zardzewiała, zepsuta huśtawka. Ciekawe, co robi w takim miejscu. Może na przykład bujały się na niej dwie dziewczynki. Czy to ona tak śpiewa? Albo coś na cmentarzu. Jest tu napisane: cmentarz rodziny Sintra 1894-1983. Ku pamięci biednej rodziny, która stała się najważniejszą w stolicy. Niech zło nigdy nie podąża za wami tutaj i spoczywajcie w pokoju. Jest tu zamknięte. To wygląda jak cmentarz. Jest tutaj wielka zardzewiała kłódka na tej bramie. Chyba nie przedostanę się bez klucza. No nie. Ale wystraszyliśmy kogoś, kto sobie śpiewał. Mam dokładnie taką samą minę, Brianie. Chyba wiem, gdzie jest wiedźma. Nie. Nie sądzę, żeby było aż tak źle. Skąd się wzięła cała ta mgła? Brzmi, jakby coś się paliło. Może to dym? Myślę, że jak ukryje się w krzakach, nikt mnie nie zauważy. Czy to są macierze? To jest. Nie wynoś się stąd, nie powiem ci sekretów goblinów. Okej. Okej. Jakim cudem miałam tędy przejść? Nie mam pojęcia. Obrywam jak nie wiem co. Na szczęście mam dużo kawy. Hej. Po co te pudełka są? Jak jestem ciekawa, bo znowu je znajduję. Okej. Czy oni słyszą, jak chodzę po tej ścieżce i wtedy do mnie podchodzą? Au! Taka ilość kawy szkodzi. Okej, podeszłabym tam. Pewnie nie będzie to łatwe. Nie jest to warte.
się przyda. Dobra. Nigdy nie lubiłem pływać, od kiedy prawie utonąłem jako dziecko. Będę musiała przejść jakoś inaczej. Okej. Na przykład wrzucając tam pula. Okej. Cholera. Będą mi te pudła też potrzebne. Tak. O, w mordę jeża. Ten zapis był tak dawno. Taka ciekawostka. Pusty obraz. Jest tu napisane krew diabła. Nie mam pojęcia, co to jest sztuka współczesna. Czy wszystko, czego nie jesteś w stanie zidentyfikować, to sztuka współczesna? Jest to wewnętrzny raport. Projekt Karnkopia. 14 kwietnia 1971 roku. Zupdate'owano kopię zapasową obserwację. Podmiot wydaje się nie cierpieć i nie pamiętać niczego z procedury. Przyszłe eksperymenty mogą pokazać, czy będziemy w stanie zmodyfikować jedną z tych kopii, albo zintegrować inną z jej części do naszej sieci. O! Okej, okay. Wróciłam się, żeby zapisać grę i mam rzeczy. Na pewno chcę tu grzebnąć. Coś jest w jego szufladzie. Jedzenie dla kota. Dlaczego Hugo ma to tutaj? Hej Sosa, cześć Sosa, jak się masz? Wszystko gra, to wcale nie boli, a ty? O, matko. Hugo. Hej, czy boisz się Hugo? Tak. Wybacz, nie chciałam być taki bezpośredni. Czy wysłał cię, żebyś się mnie zapytał? Ukrywa się, słuchając nas? Co? Nie, nie, nie. No co ty? Nie myślę, że on by... Przyzwykle to robi. Nie robi aż dużo gorsze rzeczy, Pasternaku. Wszyscy boją się Hugo? Jest w firmie od dawna. I awansował z najniższych pięter. Ma kontakty na każdym piętrze i porusza się swobodnie po firmie. Nie widziałaś jeszcze nigdzie kicającej ropuchy? Widziałem. O co chodzi z tym kostiumem? Super ropucha, to jego alter ego. Ma być jakimś firmowym superbohaterem. Ale to tylko wymówka, żeby mógł robić to na samą ochotę, bez robienia wyjaśnień żadnych. Jest bardzo inteligentny, Pasternaku. Zawsze coś ukrywa. Publicznie jest zabawnym, trochę niegrzecznym kolesiem, który robi żarty nowicjuszom. Ale kiedy się przebiera, jest zupełnie nie do powstrzymania i robi wszystko bezkarnie. Za tą maską może robić wszystko, co sobie wymyśli. I uwierz mi, nic go nie powstrzyma, żeby przejść nad albo przez kogokolwiek, kto stanie między nim a tym, czego on chce. Ale dlaczego tak jest? Czego on chce? Chyba chce być kolejnym szefem firmy. Proszę, Pasternaku, jeśli dowie się, że z tobą rozmawiałam. Spokojnie. Ani trochę mu nie ufam. Nie powiem mu nic. Ciekawe, ciekawe. To jedzenie dla kota też mnie bardzo interesuje. Hej, czy wiesz, skąd Hugo miałby tą puszkę z jedzeniem dla kota? Jedzenie. Zajmuję się dwoma kotami na 7 piętrze. Nazywają się Kimisiu i Tao. Hugo nienawidzi kotów.
i dlatego ukrywa to jedzenie przede mną. I teraz oni, ta dwójka oszalała. Możesz tam pójść i je nakarmić? Bo jestem trochę zajęta. Ja? Ale to są normalne koty? Nie będą niebezpieczne, prawda? Nie, martw się, jeśli przyniesiesz jedzenie, nic ci się nie stanie. Są w innym spokoju audiowizualnych na 7 piętrze. Oho, to jest to, co się tam rzuca, tak? Okej, czy jedna puszka mi wystarczy? Bo koniecznie będzie trzeba pójść i się tym zająć. Dzieci wiedźmy. Wcześniej mówiłaś mi coś o dzieciach wiedźmy? Czym one są? To są istoty, które jej służą. Są jej porucznikami. Poruszają się swobodnie po budynku. Chociaż jeśli popracujesz to jakiś czas, będziesz wiedział, które miejsca są najbardziej niebezpieczne. Na przykład na tym piętrze jest ten facet, którego widziałeś w biurze D, w archiwum. Jest pająk. W Ulu możesz normalnie zobaczyć dziewczyny z kadr, no i matrycę kropek. Matrycy kropek? One są najbardziej niebezpieczne. Polecam ci pogadać z Doshin na trzecim piętrze, jeśli chcesz się czegoś więcej o nich dowiedzieć. Ale skąd one się wzięły? Ta firma gni od środka, Pasternaku. Nie widziałeś całego tego trującego powietrza, które roznosi się po budynku? Wszyscy, którzy będą je wdychać, zostają zakażeni. I zostają przemienieni przez nią. Ale ten smród musi skąd się brać? Z wielkiego kotła. Ma bardzo wielki kocioł, w którym robi swoje eksperymenty. Pochłania pracowników, których łapie na tym zatrutym leżu i transformuje ich w swoje dzieci. To brzmi tak absurdalnie. Ale ufam ci, Sosa. Tobie akurat ufam. Cmentarz. Znasz ten cmentarz na 8 piętrze? Tak. Kto ci o nim powiedział? Byłeś tam? Tak. Po prostu grędziłem się po okolicy i się zgubiłam. Nikt się tam nie zbliża, Pasternaku. Są tam pochowani członkowie rodziny Sintra, założyciele firmy. Ta rodzina zawsze miała powiązania z czarostwem. Część z pracowników twierdzi, że ona mieszka na cmentarzu. Nie zbliżałabym się do tego miejsca, gdybym była tobą. Okej, sekretny klub. O co chodziło z tym, co Hugo mówił o tym, że macie jakiś sekretny klub? Chcesz dołączyć? Zapisy są otwarte. Nie, znaczy, nie wiem. Powiedz mi o nim najpierw. O, oczywiście. Nazywa się Klub Wideo Misterio. Don, don, don! Podoba ci się imię? Brzmi interesująco, tak. To klub filmowy, w którym oglądamy horrory. Filmy eksperymentalne, klasy B. Robimy też własne krótkie filmy. Jestem pewna, że znalazłeś jakieś nasze kasety. Pochowałyśmy kopie w całym budynku. Tak, żeby jak ktoś się znajdzie, powiedział: o, co za tajemnica. Wow, to takie kreatywne. I robicie krótkie filmy. Filmy. Leno. Czy coś. Jestem aktorką niektórych z nich. Aha, i zawsze pomagam, jak tylko mogę. Ale prawdziwą artystką jest Mappy, która jest naszym reżyserem. Mappy. Jest bardzo introwertyczna, ale jest w stanie zebrać te wszystkie dziwne rzeczy, które nas otaczają, i zrobić z nich sztukę. Więc co tam, Pasternaku, dołączysz do klubu Misterio? Tak! Czemu nie? Świetnie, świetnie, świetnie. W takim razie jest nas teraz trójka. Proszę.
Oto jest twoja stała karta członka. Właśnie, tak. Czy widziałeś już jakieś kasety, Misterio? Nie. Pamiętaj, że możesz je obejrzeć w archiwum na 7 piętrze, w pokojach audiowizualnych. Ale uważaj! Są bardzo tajemnicze! Uwielbiam cię, Sosa. Jesteś the best. Okej, to wiecie co? To pójdę. I... Nakarmię koty. O-o! Na które piętro on pojedzie? Nie jedzie na razie. Fuck. Dobra. Miałam tego nie robić teraz. Przyszłam tutaj, żeby się zapisać, ale miałam tego nie robić. Ale z drugiej strony mam takie... On tam jest i może się na mnie rzucić. Także zapiszmy grę, bo nie chcę znowu wszystkiego powtarzać. Okej, czy chcę coś od niej kupić może? I to w ogóle mam kredytów. Okej, sporo. Mogę chcieć jakieś ołówki. Nie wiem, czy te pudełka mi będą potrzebne. Ale mogę chcieć kupić ołówki. Albo jednego ołówka. Nie wiem. Okej, on zjechał na piętro niżej, tak? Dobrze widziałam. Na to wychodzi. Dobra, idziemy do archiwum, obejrzymy sobie kasety, które znalazłam. I nakarmimy koteczka. Koteczki. Trochę się boję. Ale niech wam będzie. O, w mordę, że to brzmi jak bardzo głodny kot. Cześć! Hej! To są miski. No, kocie jedzenie są puste. Oj! Okej. Proszę, oto wasze jedzonko, kochane kotki. Hej. Jest tu... dziura w ścianie. Czy ja chcę tam teraz wchodzić? Odkryłam jakąś rzecz, której miałam teraz nie robić, ale... Dobra, zabierzmy całą tą wodę. Hej. Jest to papier wiedźma. Chwila, jest tutaj też... Są tu też jakieś stare kartki. Po przejrzeniu pewnych nieoficjalnych... raportów na temat Hexenhammera zaczęłam się zastanawiać, że brakuje... że brakuje w nim kluczowej roli. Chowańców. Pająk. Nietoperz kot. Szczur, biały wilk, sowa, kruk, ropucha i co najważniejsze... Okej, tak patrzę na tę nazwę i tak. Pająka spotkałam. Koty. Sowę widziałam i mamy ropuchę. Wąż. Okej. To może mi dużo powiedzieć... w rzeczach. No
kotecki śpią, bo się najadły. O, jakie kotecki. Okej, to jest urocze. No i co? I mogę obejrzeć sobie tutaj kasetę. Mam dwie. Albo i nie. Może tu? A. Okej. Okay. To było creepy. Zdecydowanie tak. Tak. Tak, zaiste. Nie musiałam zapisywać przed tym. Ale zapiszę teraz jeszcze. Bo tak.